Niedziela pełna wrażeń. Tak lapidarnie można podsumować wydarzenia, jakie miały miejsce 4 czerwca w Krzywieniu. Tego dnia odbyły się tam bowiem dwa przedsięwzięcia i to na dodatek zorganizowane ze sporym rozmachem. Pierwszym z nich, odbywającym się w ramach projektu PAKT, był Gminny Dzień Sportu. PAKT, czyli Przebojowa Aktywność Krzywińska Trwa, został przeprowadzony w celu zintegrowania lokalnego środowiska. W koncepcie przewidziano wiele różnorodnych działań propagujących aktywność społeczną i sportowo-ruchową, a ich ukoronowaniem był właśnie Gminny Dzień Sportu. Podczas kilkugodzinnej imprezy, którą niestety zakłóciła ulewa, odbyło się kilkanaście akcji, m.in. rajd rowerowy, konkurs sprawności piłkarskiej pod nazwą Turbo Kozak, międzypokoleniowe mecze piłki nożnej oraz dwa ognie. Na zakończenie występująca w leszczyńskiej lidze okręgowej miejscowej Promień rozgromił Rydzyniaka Rydzyna w stosunku 7-1. Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie dzieci przede wszystkim i rodziców na kolejnej edycji Rodzinnej Niedzieli. Pewnie wszyscy zauważyli, że w tym roku jest troszeczkę inaczej. W tym roku robimy to we współorganizacji z Urzędem Miasta i Gminy, przedstawiciel pan Bartosz Kogus, zastępca burmistrza, oraz Rada Rodziców, to są przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Krzywiny. No i my reprezentujemy Stowarzyszenie Klub DOM. Szanowni Państwo, drogie dzieci, Gminny Dzień Dziecka, inicjatywa godna warta uwagi, którą nasz samorząd wspiera już który rok z rzędu. Padający deszcz nie zaszkodził natomiast drugiemu projektowi, którym był Festyn Rodzinna Niedziela. Podczas imprezy przez Krzywińską Halę Widowiskowo-Sportową przewinęło się około 800 osób. Kulminacyjnym punktem inicjatywy Krzywińskiego Stowarzyszenia Klub DOM był spektakl dla najmłodszych pod tytułem Akademia Pana Kleksa.